to właściwie zaczęło się od samej strategii, myślenia z takiego strategicznego, gdzie ten bank jest dzisiaj, gdzie chcemy nim być, co jest realne, co nie jest realne. Znaleźliśmy tu, wydaje mi się, dosyć optymalną drogę, cel, który chcieliśmy osiągnąć. Do tego doszła, powiedzmy, pewna kreacja, zmiana wizerunku samego logotypu, kampania marketingowa z udziałem Szymona Majewskiego i to wszystko razem zaowocowało, no a przepraszam, zapomniałem powiedzieć jeszcze o zmianie oferty produktowej, głównie w zakresie rachunków. Więc to wszystko razem pozwoliło stać się takim kołem zamachowym zmian, tak? Bo zawsze zmieniając organizację zastanawiam się, w którym punkcie zacząć. Czy zmieniać najpierw procesy, czy produkty, czy komunikację, co powinno być pierwsze, co powinno być drugie. To nie jest brand, z którym się łatwo eksperymentuje. Jesteśmy daleko od robienia eksperymentów na tak dużym i cennym organizmie. Wszystkie te decyzje, które były podejmowane, również najbardziej kontrowersyjne, były sprawdzone, zbadane, przetestowane. Także nie ma mowy tutaj absolutnie o żadnych eksperymentach i żadnych eksperymentów nie będziemy robić w przyszłości. Natomiast oczywiście będziemy kontynuować obraną strategię i myślę, że jeszcze paroma rzeczami takimi komunikacyjnymi, kreatywnymi zaskoczymy.